Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć już chyba po dłuższej przerwie. Michał Banasiak z zespołu Instytutu Nowej Europy jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze kilka tygodni temu Iga Świątek apelowała do władz światowego tenisa. Chciała takiej, no, konkretnej decyzji w sprawie Rosjan. Organizatorzy Mibledonu zdecydowali się, że w turnieju nie będą wystąpić tenisiści z Rosji i Białorusi. To miało być takie pokłosie tej agresji militarnej tych krajów na Ukrainę. Pytanie, czy czy rzeczywiście świat tenisa wobec tego, co się dzieje na wschodzie, jest podzielony? Jak właściwie świat tenisa zareagował na to, co się dzieje na Ukrainie? Przede wszystkim tenis to jest jedna z nielicznych dyscyplin, w której sankcje na rosyjskich białoruskich sportowców nie zostały wprowadzone, bo w zasadzie jedynym takim nowym dla tych zawodników jest to, że oni nie mogą startować pod własnymi flagami, nie mogą więc być reprezentantami kolejno Rosji i Białorusi. No i też reprezentacje Rosji i Białorusi zostały wykluczone z turniejów drużynowych, natomiast sami zawodnicy pod białymi neutralnymi flagami startować w turniejach mogą. I organizatorzy poszczególnych turniejów już wcześniej zapowiadali, że mogą sami na własnym podwórku zarządzać i tych zawodników wykluczać, decydować o tym, że tenisiści, tenisistki z Rosji, Białorusi startować u nich nie będą mogli, no ale do tej pory tego oręża nikt nie użył, no ale mamy na horyzoncie Wimbledon, jeden z czterech największych turniejów tenisowych w całym kalendarzu cyklu, no i decydenci w Wielkiej Brytanii doszli do wniosku, że oni jednak wykorzystają to, że sami ten turniej organizują i zdecydowali o tym, że rosyjscy i białoruscy tenisiści do tego turnieju dopuszczeni nie, nie będą. Ale tutaj władze tenisa, konkretnie przedstawiciele ATP i WTA, czyli tych federacji zarządzających kolejno męskim i żeńskim tenisem, stwierdzili, że oni się nie godzą na to, żeby ktoś ingerował w ten kalendarz, żeby wykluczać poszczególnych zawodników ze względu na narodowość, bo to też było od początku tłumaczenie władz światowego tenisa, że oni nie będą wprowadzać żadnych sankcji na przedstawicieli Rosji i Białorusi, ponieważ nie chcą z uwagi na narodowość, nawet biorąc pod uwagę to, to, co się teraz dzieje w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Nikogo z tej rywalizacji wykluczać. Nie chcą karać sportowców za to, co dzieje się na froncie wojennym. Jedyna kara, jaką wprowadzili, to tak jak już wspomniałem, kwestia pozbawienia tych zawodników możliwości takiego bezpośredniego reprezentowania tych krajów, a więc pozbawienie ich flag przy nazwiskach podczas startów. A co sądzą na ten temat sami zawodnicy? Właśnie Rosjanie, Białorusini, jeżeli chodzi o wykluczanie ich z zawodów sportowych? Zawodnicy generalnie są bardzo mocno podzieleni, bo oczywiście sami Rosjanie i Białorusini, im jest dość ciężko zabierać tutaj głos, no bo oni zdają sobie sprawę, że są przedmiotem tej wielkiej dyskusji niejako. W związku z tym oni bardzo niechętnie zabierają jakieś mocne stanowiska. Też świat tenisa zwraca uwagę na to, że gdyby ci zawodnicy zdecydowali się bardzo mocno wystąpić przeciwko tej rosyjskiej agresji, potępić ją w mediach, w mediach społecznościowych, to pewnie łatwiej byłoby zaakceptować ich udział w różnego rodzaju turniejach, ale ci zawodnicy się z tym nie kwapią nawet jeżeli mamy jakieś sygnały ze strony tych zawodników i wypowiadają się w jakikolwiek sposób o wojnie, to robią to w sposób bardzo delikatny. Nawołują do pokoju, mówią o tym, że wojna to jest zawsze zła rzecz, że nie powinno się w ten sposób rozwiązywać żadnych politycznych sporów, więc te komunikaty są bardzo delikatne. Natomiast co ciekawe, bardzo podzieleni są też inni zawodnicy startujący w turniejach, bo niektórzy mówią wprost, przed, przede wszystkim to są zawodnicy ukraińscy, ale nie tylko, że nie powinno być miejsca dla sportu, rosyjskich w jakimkolwiek w jakiejkolwiek dyscyplinie, dopóki wojna rosyjsko-ukraińska się nie zakończy. Inni, jak chociażby Nowak Dziokowicz mówią, że nie powinno się absolutnie karać tych zawodników, bo to nie jest ich wojna, to nie są ich decyzje, a oni są tylko w tym momencie narzędziem, no i też pośrednio ofiarami tego, co się dzieje. Natomiast ta dyskusja rzeczywiście bardzo mocno się teraz zintensyfikowała z uwagi na nadchodzący Wimbledon, no bo w momencie, w którym doszliśmy do punktu, gdzie organizatorzy Wimbledonu powiedzieli, że oni nie dopuszczą zawodników z Rosji i Białorusi do startu, a ATP i WTA, czyli te federacje zarządzające tenisem, powiedziały, że nie godzą się na to niedopuszczenie. No to ostatecznie doszliśmy do momentu, w którym władze tych federacji zagroziły Wimbledonowi, że ten turniej nie będzie nie będzie brany pod uwagę jako turniej punktowany, bo przy każdym tego rodzaju turnieju tenisowym zawodnicy otrzymują punkty do światowego rankingu, które później się zliczają i w zależności od tego, jak w przeciągu ostatniego roku, nie kalendarzowego, ale lepiej, 92 tygodni wstecz, liczonych od publikacji kolejnego rankingu, w zależności od tego, ile tych punktów z różnych turniejów się uzbiera, no to tak ci zawodnicy są w światowych rankingach klasyfikowani. No i teraz ATP i WTA nie tylko zagroziły, ale ta decyzja w tym momencie. Na miesiąc przed rozpoczęciem Wimbledonu obowiązuje, że ten turniej będzie bez punktów. I to dopiero tak de facto podzieliło świat tenisa, bo część zawodników zagroziła nawet, że nie wystartuje w tym turnieju, jeżeli on nie będzie punktowany, bo zawodnicy grają oczywiście nie tylko o ogromne pieniądze i prestiż, ale też o punkty, bo te punkty później liczą się przy rozstawianiu do kolejnych, turniej, do kolejnych turniejów. No i też na tej podstawie oczywiście określamy, czy to dany tenisista jest lepszy od danego tenisisty, czy, czy też dana tenisista jest lepsza od. Innej. I co interesujące, mamy w tym momencie taką sytuację, że de facto mamy sankcje nałożone za nałożenie sankcji na rosyjskich i białoruskich tenisistów. Czyli ATP i WTA, władze tenisowe, nie nałożyły sankcji na rosyjskich i białoruskich tenisistów, ale nakładają sankcje na organizatorów turniejów za to, że ci sankcjonują tych zawodników. No i mamy też sytuację, w której może się okazać, że z uwagi na to, że te punkty nie zostaną przyznane, to. Po zakończeniu Wimbledonu nowym liderem rankingu mężczyzn, rankingu tenisowego będzie Rosjanin Danił Miedwiew, ponieważ te punkty liczone, jak powiedziałem, rok wstecz, które, których nie dostaną zawodnicy za Wimbledon. Przy takich symulacjach wskazują, że nowym rankingiem, nowym liderem rankingu może zostać właśnie rosyjski tenisista, więc no, to byłby spory paradoks, no i też taka sprawa, która pewnie długo by się ciągnęła i wychodziła daleko poza świat tenisa. Wokół świata tenisa krążą też wielkie pieniądze. Pytanie, czy on, czy właśnie ten biznes nie mógłby? w pewien sposób zareagować i też wpłynąć na decyzje władz. Biznes pewnie zareaguje. Ja spodziewam się też, że będziemy tutaj mieli zaangażowanie polityczne, bo to jednak jest turniej bardzo istotny w całym kalendarzu. To jest jeden z czterech największych turniejów tenisowych na świecie i on jest takim oczkiem w głowie brytyjczyków. Z drugiej strony też myślę sobie, że pewnie jakieś naciski polityczne już się pojawiły w Wielkiej Brytanii i być może to one stoją w ogóle za decyzją o tym, żeby tych zawodników wykluczyć, bo brytyjczycy bardzo mocno zareagowali generalnie na rosyjską Agresję na Ukrainę i w, na bardzo wielu polach te sankcje brytyjskie wyprzedzają sankcje nakładane przez wszystkie inne kraje. Jeśli chodzi o świat sportu, to Brytyjczycy byli też jednymi z pierwszych, którzy powiedzieli, że nie będzie miejsca dla rosyjskich kierowców wyścigowych podczas zawodów rozgrywanych na terenie Wielkiej Brytanii. Na początku marca zawodnikiem Timu Formuły 1, Timu Haas był rosyjski kierowca Nikita Mazepin. W tym momencie już nie jest, umowa z nim została rozwiązana, ale kiedy jeszcze formalnie był, Kierowcom, sezon jeszcze nie wystartował. To Brytyjczycy powiedzieli, że on nie będzie mógł wystartować w Grand Prix w Wielkiej Brytanii, bo nie życzą sobie, żeby jacykolwiek rosyjscy sportowcy na terytorium Wielkiej Brytanii rywalizowali. I myślę, że podobnie może być z tenisem, że tutaj rzeczywiście to nie jest decyzja wyłącznie władz Wimbledonu, ale że ona też gdzieś jest podszyta kwestiami politycznymi. I też Poniekąd jestem w stanie zrozumieć decyzje władz tenisowych, bo tenis to jest taki sport mocno kosmopolityczny. Zawodnicy, którzy biorą udział w tych turniejach podróżują po całym świecie i oni mogą nawet często nie utożsamiać się w tak w stu z krajem, który reprezentują, bo oni są tam pod własnym nazwiskiem, ta flaga ich kraju jest niejako przy okazji. Natomiast to, że ATP i WTA w ten sposób właśnie bronią rosyjskich i białoruskich sportowców, to jest zrozumiałe, to było zrozumiałe do momentu, dopóki oni po prostu byli dopuszczani do Turniejów i to nikomu innemu nie szkodziło, ale w momencie, kiedy Wimbledon ma być turniejem bez punktów, czyli de facto mają być poszkodowani wszyscy inni zawodnicy, którzy będą w tych zawodach startować, no to jest coś nie tak. To jest pewne wyłamanie się, jeśli chodzi o ten reżim sankcyjny nakładany na Rosjan. A te sankcje sportowe, chociaż mocno niedoceniane, mam takie wrażenie, na świecie, rzeczywiście uderzają w Rosję wizerunkowo, również w administrację rosyjską, bo. Jak wiemy, propagandowa machina Rosjan bardzo lubi wykorzystywać sportowców. Zresztą mieliśmy niedawno spotkanie Władimira Putina ze złotymi medalistami Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. No i z pewnością, gdyby okazało się, że byłby jakiś duży sukces rosyjskich w na Wimbledonie, to też ta machina propagandowa. Kremla chciałaby to wykorzystać, a to, że na przykład rosyjskich sportowców nie ma na Mistrzostwach Świata w Hokeju na Lodzie, to doprowadza do kuriozalnych sytuacji, że rosyjskie media zajmują się tropieniem rosyjskich śladów w innych reprezentacjach i żyją na przykład występami pochodzącego z Rosji hokejisty, który reprezentuje Szwajcarię. Okazuje się, że i wielka polityka nie omija wielkiego tenisa. Dzisiaj na ten temat Michał Banasiak, Zespół Instytutu Nowej Europy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia!